Grzegorz napisał, że eksploatacja to głównie autostrady z dozwolonymi prędkościami, podobnie jak w poprzednich etapach bez dolewek. Dodatkowo Grzegorz zaznacza, że w Renault bez zmian wszystkie nowe Renault i Dacia zalewane są olejami Castrol GTX 0W16-0W20 na tak zwane pierwsze zalanie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Renault Arkana, rok produkcji 2023, silnik 1.3 benzyna, 140 koni, przebieg ogólny 45 300 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie kolejny, czwarty etap badań dla tego samochodu. Poprzednie etapy zaprezentowane zostały w odcinku numer 168. Inicjatorem eksperymentu jest Grzegorz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Grzegorz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się cztery próbki. W dzisiejszym odcinku podejmujemy jeden zestaw, w kolejnym odcinku drugi. Z pierwszego zestawu próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Castrol GTX w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Czyli badamy ten sam olej, który występował w drugim i trzecim etapie badań. Co do klasy API, Grzegorz napisał tak: nie mam pewności, czy jest już SP. Sądzę, że tak, ponieważ Renault bazuje na wtrysku bezpośrednim i powinno maksymalnie chronić przed LSPI, aczkolwiek brak pewności z mojej strony. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 15 300 km, 10% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez niecałe 3 miesiące, brak dolewek, bez płukanek, bardzo intensywna jazda. Grzegorz napisał, że eksploatacja to głównie autostrady z dozwolonymi prędkościami, podobnie jak w poprzednich etapach bez dolewek. Dodatkowo Grzegorz zaznacza, że w Renault bez zmian wszystkie nowe Renault i Dacia zalewane są olejami Castrol GTX 0W16-0W20 na tak zwane pierwsze zalanie. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 12,0 mm2 przez sekundę w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 177. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność w granicach plus minus 2%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 67,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,1 mm2 przez sekundę w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 176, a to oznacza, że otrzymano wręcz idealne wyniki. Zmiana lepkości na znikomym poziomie. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych wszystko pod kontrolą. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu.
Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jądro plamy oceniam zdecydowanie niżej niż dla oleju 0W20, ale o tym będzie w kolejnym odcinku. Ogólna kondycja oleju bez zastrzeżeń. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Standardowo oceniamy na tle wyników z poprzednich etapów, numer 2 i numer 3. Degradacja antyutleniacza, dodatków bardzo podobnie. Zanieczyszczenia zauważalnie większe dla aktualnego etapu. Stopień sulfonowania podobne poziomy, stopień nitrooksydacji również, stopień oksydacji podobnie. W zasadzie obserwujemy bardzo podobny stopień degradacji jak w poprzednich etapach. Podsumowując, test lepkościowy zakończył się bardzo dobrym wynikiem, test bibułowy wynikiem przeciętnym oraz test spektralny z kilkoma miejscami na plus, z kilkoma miejscami na minus. W kolejnym odcinku znajdziemy odpowiedź na pytanie 0W20 czy 5W30 dla tego samochodu. Będziemy analizować wyniki dla oleju Castrol GTX 0W20 po przebiegu 15 700 km z tego samego samochodu. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!